No i ponownie witamy Tomka Kapłana i Jakuba Kościelniaka na stole telewizyjnym. No nie najlepiej ustawiony ten trójkąt, co wykaże nam powtórka. Tutaj mamy już trzy pojedynki tych dżentelmenów. Tomek Kapłan przegrał dwa razy z Jakubem Kościelniakiem, wygrał tylko raz, okazja do rewanżu. Poprzedni swój mecz po przegranej z Wojtkiem Trajdosem Tomek wygrał 5-0, więc pozostaje wierzyć, że wróciło mu czucie, wrócił mu ten feeling potrzebny do właściwej oceny dystansu w grze. No i w zasadzie to jest mecz taki mecz prawdy dla Tomka Kapłana poniekąd, także dla Jakuba Kościelniaka. I chyba możemy z całą śmiałością powiedzieć, że ponieważ jest to grupa czteroosobowa i wszyscy pokonali Krystiana Kosika, to jest ten mecz o wyjście. No i układ taki sprzyjający Tomaszowi Kapłanowi, wybitnemu specjaliście od odmiany 14-1. No oczywiście to nie będzie miało tutaj większego znaczenia, bo reguły są nieco inne. No nie o to chodziło. Nie ma faulu, ale zdaje się, że będzie miał grę, będzie miał możliwość biegania do środka trójki Jakub Kościelniak. Zobaczmy powtórkę tego niecodziennego zagrania. No na takim poziomie to się zdarza stosunkowo nieczęsto. No minimalny błąd o tym mógł zadecydować. No i zobaczymy, jak z tym feelingiem u Tomka. No, wydaje się, że perfekcyjnie teraz sobie pozycjonuje. Niemalże na wprost takim idealnym kącikiem, by za chwilę wyprowadzać białą do siódemki. Już tylko dziewiątka i dziesiątka, przemknął nam tutaj Jakub z protokołem. I Tomek Kapłan prowadzi 1-0. I rozbicie Jakuba Kościelniaka jest skuteczne. Zobaczmy, grupa 11, którą teraz, nie wiem czy Państwo to słyszeli, wyczytywał Ziemowit Janaszek. Prowadzi w niej Ewa Bąk przed Karolem Skowerskim, Adamem Mściszem i Kamilem Chilińskim. Kolejne pojedynki przed nami, tymczasem błąd Jakuba Kościelniaka i Tomasz Kapłan, no raczej będzie tutaj szukał sejfa, tak przynajmniej mi się wydaje. A jednak wbijał, oj, 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 to nie o to chodziło, nie miało tutaj dojść do tej kolizji białej z ósemką.
No i teraz próbujesz schować białą za dziesiątkę, no i kapitalnie to wyszło. Na sporym dystansie operował Tomek Kapłan. A co tam słychać w grupie 12? Może jeszcze tutaj zajrzyjmy. Zieliński 2 zwycięstwa, Łuklawicz zwycięstwo, porażka, Ulewicz to samo. Jarno 2 porażki. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może Muklewicz i Ulewicz zagrali mecz o wyjście z grupy. Tymczasem Tomek Kapłan już przy różowej bili. Prosty ten układ, chociaż tak cały czas patrzę i zastanawiam się, czy możemy mówić już o tym, że Tomek w pełni przestawił się na stół dziewięciostopowy do pula. Myślę, że to było jedno z takich zagrań na przełamanie. No i szczerze, wnioski nie są jeszcze krzepiące. No teraz natomiast też troszeczkę za krótko. No w każdym razie dziesiątka na 2 do 0 przed Tomaszem Kapłanem. No ale prowadzi 2 do 0. Mocno znowu Tomasz Kapłan. Tylko nie jestem przekonany, czy jest to oznaka, aby na pewno opanowania. Zobaczmy w każdym razie powtórkę. No jest szansa dla Jakuba Kościelniaka, który myli się na jedynce. No i to jest szansa dla Tomka. No i pytanie teraz, zdaje się, że tylko takie delikatne na stopa właśnie zagranie. No tutaj też warto by zatrzymać jednak stosunkowo blisko bandy Białą-Bilę. Nie można sobie pozwolić na to, żeby ta biała uciekła w kierunku środka stołu, już na pewno nie na górę. Po co sobie utrudniać, po co komplikować układ? Teraz szóstka. No nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj w tym układzie także Tomek napotkał jakieś większe trudności. Zwłaszcza, że teraz od dolnej bandy, no trochę ucieka biała bila, ale być może to jest właśnie taki proces kalibrowania. No sam jestem ciekaw tego, co powie Tomek po tym i swoim poprzednim meczu na temat czucia stołu, bo zafrapował mnie ten temat. Wydaje mi się, że rytm gry jest taki, jak Tomek zdążył nas do niego przyzwyczaić. Natomiast te 10 minut zaledwie minęło, a mamy już 3 do 0.
Teraz Jakub Kościelniak. Jest Bila w Uzie, dziesiątka w ciąży, blisko kieszeni, a więc niewykluczone, że będzie okazja zrobić z tego użytek. No, na przykład z jedynki, tylko pytanie, czy przychodzi kula z niebieskim paskiem obok brązowej, tak jest. I pytanie, czy Jakub zdecyduje się na tą bardzo trudną kombinację. No zdecydował się, mamy 1 do 3. Tak, nie będzie faulu. Czyli poprzednia partia to partia z kija, tak? I zobaczymy jak u Tomka. Jest skuteczne rozbicie, jest pozycja do jedynki, tylko pytanie czy satysfakcjonująca. Tego Państwo jeszcze nie widzą, ale żółta kula jest już w kieszeni. I pozycja do trójki jest bardzo dobra. Więc może za chwilę Tomek Kapłan odpowie partią z kija, tyle tylko, że w bardziej klasycznym wydaniu. Zobaczmy w tych grupach popołudniowych, co też się wydarza. Wojciech Trajdo z kompletem zwycięstw, no więc faktycznie jest to mecz o wyjście z grupy. Wojciech Trajdo już skończył grupę. Ledwie co pewnie pamięta, jak zdejmował kurtkę. A w każdym razie Tomek Kapłan zrobi wszystko, żeby do niego dołączyć i jest na najlepszej drodze do tego. Damian Ejmont i Michał Turkowski bez porażki w grupie dziewiątej. No i pojedynek między tymi dżentelmenami na pewno zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie. Grupa jedenasta. No tutaj ciekawie przez tą porażkę Karola Skowerskiego, dość nieoczekiwaną. Ewa Bąk przegrała pierwszy mecz z Adamem Mściszem i to 5 do 0, więc Adam Mścisz dzisiaj pokazuje się z bardzo dobrej strony. A, Ewa wygrała 5 do 0, więc mamy błąd w tabeli. A tymczasem Tomasz Kapłan no nie najlepiej pozycjonował na dziesiątkę. Ale nie przeszkadza mu to w zdobyciu czwartego punktu. Zobaczmy powtórkę rozbicia Jakuba Kościelniaka. Skutecznie, ale jedynka nie wpadła do kieszeni. I pytanie teraz, czy to otwiera szansę przed Tomaszem Kapłanem? Zatem pytanie, czy między trójką i czwórką jest miejsce na jedynkę? Nie, nie było, stąd ten save. Czyli przy założeniu, że Ewa Bąk wygrała 5-0, ma bilans 10-2 i prowadzi w grupie. I znowu, no jakże blisko było tutaj wbicia, zobaczmy powtórkę. Janek Zagłoski nie chce Państwu pokazać powtórki, więc zastanówmy się, o czym świadczy fakt, że jednak ją oglądamy. W każdym razie teraz Jakub Kościelniak korzysta z tego błędu Tomasza Kapłana.
zanosi się na to, że Ewa Bąk może wyjść z grupy po raz drugi z rzędu. I wygrała wysoko z Adamem Ściszem, to może nie być, to może mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza że Adam też będzie miał prawdopodobnie dwa zwycięstwa i porażkę, bo zakładam, że z Kamilem Chilińskim sobie poradzi. Taki bilans powinna mieć też Ewa i Karol, czyli to zwycięstwo Ewy może dać nawet pierwsze miejsce w grupie, chociaż z drugiej strony Karol przegrał nisko. No ciekawie będzie w grupie 11, już jest ciekawie. Tymczasem Jakub Kościelniak, no o drobny kroczek od drugiego punktu. A więc 2 do 4. Stracili Państwo przez niefrasobliwość Jana Niewęgłowskiego bardzo ciekawą dykteryjkę, którą popełniłem, nie mając świadomości, że jestem wyłączony. Teraz Tomek Rodem z 14-1 uwalnia sobie dwójkę, tylko po to, by postawić sejfa. Udaje się uniknąć Jakubowi Kościelniakowi faulu. Ja patrzę w grupę 12, no tutaj raczej karty rozdane, Zieliński z dwoma zwycięstwami wyjdzie z grupy. No chyba, że zdarzą się jakieś dziwne wyniki, których nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć. Trwa mecz Muklewicza i Jacka Jarno, Zielińskiego i Grześka Ulewicza. No jakby Grzegorz Ulewicz wygrał, no to byłaby oczywiście sensacja, ale także zwycięstwo dające awans. Różnie się to może potoczyć. Jacek Jarno już raczej z iluzorycznymi szansami na wyjście z grupy, zwłaszcza że ma bardzo niekorzystny bilans. A teraz Jakub Kościelniak, taki troszeczkę hit and hope. Wiele się wydarzyło, ale efektu niewiele. Jeżeli tak gra Tomek Kopon, który nie czuje dystansu na stole do pula, no to ciekaw jestem, co się stanie, jak go zacznie czuć tak naprawdę. No może spójrzmy do tej grupy, już oczywiście analizowaliśmy w niej sytuację, ale zawsze można poanalizować jeszcze trochę. To jest chyba ostatni pojedynek w tej grupie. Krystian Kosiuk już ma 3 mecze, Wojciech Trajdos też tak jest, czyli to jest realnie mecz o awans. No i końcowe odliczenie. I dziesiątka na mecz. Tomek Kapłan awansuje do rundy pucharowej.